Może zrobimy imprezę? O no, możemy u mnie. Starych nie ma, wolna chata. O, fajnie. To świetnie. No Justyna, co to na to? Kupimy jakieś piwko czy coś. Nie da rady. No i weź, daj spokój. Justyna, nie, weekend. No, dzisiaj się nie wyrobił. No Justyna. Teraz byś mogła się postawić. No, jesteś już prawie pełnoletnia. Ale naprawdę nie mogę. A co, obiadek czeka? Czekajcie. Co? Zapomniałam telefonu. No, nie wiem, może wydzwonić pan, że ja nie piwko, dzwonię do Michała. To... O, Andrzej też. Dziewczyny, nie kłóćcie się. Do kościoła w dżinsach to nie wypada. Proszę. Nie smakuje ci? Bawcie się wszyscy. Wracaj w tej chwili. Kochanie, zostaw. Przejdź jej. Dojrzewa. Thank you.
Fajne są, co? No, prawie jak ludzie. Mówi pani, niektórych to bym powymieniał. Te to sobie siedzą, ładnie wyglądają. Nie nawijają jak te Katarynki. Kłopotu z nimi nie ma. Kulturka. Z dziś jestem. No, i on mówi, to dawaj ile masz, nie? To ja mówię, dobra. A wie pani, u mnie słowo droższe pieniędzy jest, nie? Znaczy tak się mówi. Prawda? A panienka do samego Lublina jedzie? Bo wie pani, Henio mówi, ja się umiem odwdzięczyć. A ja Henia znam, bo jak Henio mówi, że się umie odwdzięczyć, to się umie odwdzięczyć, skubaniec. No, także jak parę groszy wpadnie chyba, nie? To tak sobie tylko pomyślałem, że jak już będziemy w tym Lublinie, to może na jakąś kawkę wpadniemy. Co? Wariatka! Niedobrze, kochana. Niedobrze. Szyka wojna z tego będzie. Rzucił mnie szmaciarz jeden. Daj spokój, mówiłam ci, że to dupa. Cały dom na mojej głowie. A puszek ten mój, wiesz, pod samochód wpadł. A mój ojciec to świnia. Boi się Boga, dziecko! Boga nie ma. Pani, a kogo to obchodzi? Browarka? Ej, ej, gdzie? O, wysypało ci się. Zbieraj, zbieraj. Oj, co dobre. Co? Mała! Wow!
Naprawdę, możesz u nas przenocować, skoro i tak nie wiesz, dokąd pójść. Dam sobie radę. Musiało boleć, prawda? Mam nadzieję. Ej. Ej. Nic mu nie będzie. Gdzie jest ten twój dom? Dobry. Pochwalony. Wieki wieków. Mama mówiła, że mogę państwa przenocować. Justyna jestem. Będzie fajnie, w domu teraz nie można. Będzie super, jak na wakacjach. Jak byłam mała, to często jeździliśmy z rodzicami nad morze. Właśnie spaliśmy na sianie. Nigdy nie byłam nad morzem. A twoje starzy gdzie są? Taty nie znałam, ale mama mówiła, że to i dobrze, bo on nie był fajny. A mama już w niebie. To sorry. To nic, jest szczęśliwa. Ja miałam zielone. Foremki, gwiazdki, rybki. Zbudowaliśmy kiedyś z tatą taki zamek, największy na całej plaży. Z basztami, z murem obronnym. Ale następnego dnia już go nie było. Zabrało go morze. A ja nawet nie mogłam odnaleźć miejsca, gdzie stało. Powinnaś się cieszyć. Miałaś najpiękniejszy na świecie niewidzialny zamek. I masz go do dziś. Jesteś szczęściarą. Thank you.
pierdolę, to jakieś pieprzone średniowiecze, tutaj naprawdę nie ma telefonu? Jak ty możesz tak leżeć? Babcia idzie do mojej mamy, to nic złego. Do nieba? Wszyscy dobrzy ludzie tam kiedyś trafią, prędzej czy później. Najpierw umrze dziadek, powiedział, że od razu po babci. A potem pójdę do sióstr. Do klasztoru? Mhm. Jak już tam będziesz, to nie wiem. Napisz, zadzwoń, odezwij się, cokolwiek. Po co? Powiesz mi, czy Bóg jeszcze jest. Jest. Skąd ta pewność? Sprowadzę pomoc. Zgubiłaś się. To pani. Trzeba czasami się zgubić, aby potem się odnaleźć. Myślałam, że jeszcze sobie z tobą posiedzę przed podróżą. A tu guzik. No nic. Zostań z Bogiem. Zacznijcie wargi nasze chwalić Pannę Świętą. Zacznijcie opowiadać cześć jej niepojętą. Przybądź nam miłościwa Pani ku pomocy, a wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy. Thank you.
wiesz, co masz robić. Pamiętaj, jesteś szczęściarem. Dzięki za odprowadzkę. Tu łatwo się zgubić. Czyli nieodwołalnie? Mhm. A ty dokąd? Nie wiem, nad morze? Po co? Żeby przekonać się, czy to też nie była ściema. Sprawdzić. Czy ono jeszcze tam jest? Jest. Skąd ta pewność? Trzymaj się. Łatwo ci mówić.